Cześć. Ten filmik będzie poświęcony hitom w mojej toaletce, numer jeden w mojej kosmetyczce, tak też to można nazwać. Zostałam otagowane przez E jak Ewa i tutaj w tym momencie chciałabym Ci, Ewo, bardzo podziękować za rekomendacje, za miłe słowa. Bardzo Ci dziękuję. Buziaki. Przechodząc do tagu, odpowiadam na pytania, które tutaj są zawarte i rozpoczynam, żeby nie przedłużać. Numerem jeden, jeśli chodzi o krem, i tutaj nie bardzo wiedziałam, czy chodzi o krem do rąk, czy też do twarzy, więc wybrałam dwa. Jeśli chodzi o ręce, to jest krem Alterra i tutaj jest granat i aloes z Rossmana. Bardzo fajna pielęgnacja. Tutaj po aplikacji tego kremu czujemy bardzo piękny zapach właśnie granatu i chyba tego aloesu. Momentalnie się wchłania i możemy zacząć pracować. To lubię w kremach. Może nawilżanie nie jest jakieś idealne, ale ja lubię takie kremy, które się wchłaniają. Nie muszę czekać, aż one mi tam wyschną, a później wszystko się gdzieś tam klei do rąk. Także Alterra. Jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, wybrałam kosmetyk, który od niedawna stosuję. Zmieniła się całkowicie moja pielęgnacja. Wprowadziłam kosmetyki naturalne, czy też zbliżające się do takich bardziej naturalnych. Tu akurat mam krem do twarzy Garden Rose i tu jest on w 100% naturalny. Używam go już od miesiąca. Ma taką konsystencję, także i zapach, taki charakterystyczny właśnie dla tych kremów naturalnych. Ja za nimi nie przepadam, zwłaszcza moje włosy nie przepadają, ale właśnie o tej porze roku staram się wprowadzić coś, dać skórze coś jeszcze i tutaj ona, myślę, że ta naturalna pielęgnacja właśnie najlepiej mi najlepiej właśnie dla mojej skóry najlepszą porą roku właśnie jest ta pora, która teraz jest, czyli tak jeszcze wiosna, a już niedługo lato. Zobaczymy, jak teraz będzie. Wybrałam ten krem, mam sporo jeszcze innych naturalnych kosmetyków, ale to już inny filmik będzie o tym. Jest to krem nawilżający do skóry suchej i wrażliwej. Bardzo fajnie nawilża, bardzo fajnie odżywia, ma taką dosyć tłustawą konsystencję, więc dla skóry suchej nie będzie, dla skóry tłustej nie będzie on dobry. Tak przynajmniej mi się wydaje, chyba że tylko na noc. Jeśli chodzi o podkład, to wybrałam z całej gamy moich podkładów Make Up Atelier Paris. Uwielbiam ten podkład, wodoodporny, dobrze kryjący, ale nie dający takiego efektu maski. Utrzymuje się bardzo długo na twarzy, jest taki półmatowy i świetnie się tak scala z moją karnacją, z moją skórą. Troszeczkę odcień jest za jasny, ale ja sobie tutaj opalam buzię bronzerami, różami, także jak na razie jeszcze go wykorzystuję. Uwielbiam go i stosuję go cały czas naprzemiennie z kremami BB. Jeśli chodzi o korektor, to ostatnio bardzo, bardzo polecam i używam go. Jest to NYX HD01. Świetnie kryje jakieś tam niedoskonałości, a pod oczy, jeśli chodzi o mnie, to się nie nadaje tuż przy linii rzęs, ponieważ wchodzi w zmarszczki załamania, ale bardzo ładnie rozjaśnia okolicę oka. I to, co ja tutaj sobie zaaplikuję, utrzymuje się. Bardzo fajna rzecz, bardzo polecam. To chyba można dostać w Douglasie, chyba stoisko NYXa jest, nawet na pewno, tak, w Douglasie. Jeśli chodzi o puder,
Ja rzadko używam pudry, mam 3 lub 4 i wybrałam spośród nich Benna i Banana. Bardzo lubię i konsystencję, i to, jaką on ma takie zabarwienie lekko oliwkowe, fajnie matuje, ale tak jak mówię, ja nie potrzebuję wielkiego zmatowienia wtedy, kiedy wiem, że będzie bardzo gorąco i że to przymatowienie mi się przyda, to tylko wtedy, ja go mam już, nie wiem, ponad rok, no i zużycie jest niewielkie, ale jest świetny i myślę o zakupie jeszcze innych kolorów, chyba tam jest wanilia. To kolejny kosmetyk mamy za sobą i co tutaj jeszcze? Cienie. No tak jakbym miała wybrać i nie wrócić już do mojej toaletki, to pewnie zabrałabym z sobą te paletki z 6 cieniami z Make Up Atelier Paris. Świetnie napigmentowane, nie osypują się, przepięknie i bardzo z taką łatwością się je nakłada. Blenduje, rozciera, dokłada się ten kolor. Uwielbiam robić sobie makijaż tymi paletkami. A na tej stronie, wszystko to będzie pod spodem, zobaczycie, że gama tych kolorów jest niesamowita. Nie wiem, czy w ogóle mnie widać, tak coś się ciemno zrobiło. Od neonowych po takie naturalne, można tam sobie przebierać, wybierać. Nie są to tanie cienie, ale no myślę, że starczą mi do końca życia. Polecam bardzo serdecznie. I tam są właśnie maty, satyna i takie bardziej z brokatem, takie błyszczące cienie. Ja kupuję głównie maty, ale też satyna jest bardzo fajna. Właśnie takie rozświetlenie nienachalne, takie dyskretne, ładne. No to ta satyna robi swoje. Cienie, eyelinery. Eyeliner wybrałam jeden. Mam kilka i w pisaku, i w pędzelku, ale najbardziej lubię malować kreskę. No, wtedy, kiedy ja mam czas, to maluję kreskę eyelinerem żelowym i chyba moim ulubionym jest ten z Maybelline. Piękny, czarny, z matowym wykończeniem, jeszcze do roztarcia. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię. No i ta czerń jest piękna i ten mat, który właśnie pozostawia po zaschnięciu, pozostaje, jest świetny i z pędzelkiem do eyelinera, ale tym takim specjalnym, bo ten pędzelek dołączony do tego produktu nie był dla mnie dobry, nie potrafiłam namalować ładnej kreski, a z tym pędzelkiem takim bardzo precyzyjnym malowanie jest dużo, dużo łatwiejsze i lubię taką kreskę właśnie. Mamy następnie tusz, który polecam już od kilku miesięcy i na pewno będą kolejne opakowania. Jest to tusz z Oriflame Wonder Lash Mascara, taki fioletowym opakowaniu. Jest to szczoteczka silikonowa, która pięknie rozdziela rzęsy. Tak, chodzi tu o rozdzielenie rzęs. One się nie sklejają, są rozdzielone, są wywinięte, są widoczne. No, moje rzęsy potrzebują takiego właśnie precyzyjnego nałożenia tuszu, żeby nie były właśnie sklejone i żeby je było widać, to ta maskara na moich rzęsach no, czyni cuda. Także jeśli ktoś ma krótkie, cieniutkie rzęsy, to polecam bardzo tą z Oriflame, tą fioletową, bo tam są jeszcze inne. Jeśli chodzi o kosmetyki do brwi, to ja niestety wybrałam dwa. Kiedy mam czas, to oczywiście stosuję Make-up Forever Aqua Brown. Uwielbiam tą farbkę. No tutaj nie można nic złego powiedzieć. Ona się utrzymuje, ona jest tak jak została namalowana, tak wieczorem przy demakijażu widzę, że nic się z nią nie dzieje. Podobnie jest z kredką z Kanebo Sensai, ona jest bardzo fajna i właśnie jest ta formuła nie jest ani miękka, ani twarda i
Bardzo fajnie się tutaj konturuje, rysuje się kontur brwi. I tu z drugiej strony jest też, ma szczoteczkę, także przy takim szybkim wyjściu to stosuję tą, a wtedy, kiedy chcemy już nadać im takiego idealnego kształtu, to Aqua Brown. Bronzer. Ostatnio właśnie przy tym fluidzie z Makeup Atelier Paris, przez to, że on jest troszeczkę za jasny, to ostatnio używam bronzera z Revlonu Photo Ready o numerze 100. Bardzo fajny bronzer, on jest matowy i taki, nadaje takiej delikatnej opalenizny. No i ostatnio powróciłam do niego. Wszyscy ci moi ulubieńcy, ten numer 1, to są na ten czas, bo na pewno numerami 1 za pół roku, kiedy będzie powiedzmy jesień, zima, będą, na pewno kosmetyki by się zmieniły. Może nie wszystkie, ale to jest numer 1 na tą porę roku i na takie moje potrzeby. Także Revlon Photo Ready, jeśli chodzi o bronzer. I tutaj później jest rozświetlacz i róż. I tutaj jest także bronzer, też lubię, to jest paletka ze Slika. I wybrałam właśnie tą, bo tutaj jest bronzer, też matowy, też go bardzo, bardzo lubię. Jest bardzo dobry także rozświetlacz. No i piękny róż i nic więcej nie trzeba, żeby tu wykonturować sobie twarz. Super, super kosmetyk, nie aż tak drogi, polecam serdecznie. Tam są różne wersje kosmetyki z Ameryki. Jeszcze podlinkuję Wam inne strony, gdzie te kosmetyki można dostać. Ale jeśli chodzi o rozświetlacze, to jeszcze wspomnę o Mary Lou Minimizer, to jest The Balm, takie szampańskie, takie jaśniejsze rozświetlenie, które daje taką buzię porcelanowej lalki. Tak mogę to chyba określić, to właśnie daje ten rozświetlacz. On jest znany, wiele osób już o nim wspominało. No jest rewelacyjny i też będę go miała na wieki. A ostatnio trochę przeze mnie, no tak nie bardzo do niego podeszłam, kiedy tylko dostałam ten rozświetlacz, to tak myślałam, że będę oczarowana i w ogóle, bo kosmetyki z MAC-a i wszyscy tam och i ach mówią o nim. To jest mój pierwszy kosmetyk, nie miałam niczego z MAC-a, ale myślę, że to się pewnie niedługo zmieni. To jest rozświetlacz, który właśnie ma taką kolorystykę złoto-brązową. Napiszę Wam, jaka jest nazwa, jaki ewentualnie jest numer tego rozświetlacza. Ja się w nim zakochałam, uwielbiam go. A to jest jednak, no to jest jednak firma, to tutaj nie ma co złego mówić. Musiałam go trochę postosować, poobserwować. W słońcu sztucznym, takim dziennym, w oświetleniu sztucznym, właśnie w słońcu. No i zrobił na mnie niesamowite wrażenie ten rozświetlacz. Została nam teraz pomadka, błyszczyk i pielęgnacja ust. Pomadki nie mogłam się na żadną zdecydować. Ja nie przepadam za pomadkami, więc nie mam jakiejś tam swojej ulubionej, jakiejś tam mojego hitu. Nie mam takiej pomadki. Natomiast ostatnio używam farbki ze Slika. Jest to farbka 162 Milk Shake. Bardzo ją lubię. Ona ma takie wykończenie zbliżone do matowego. Ja za matowym jakoś tak jeszcze się nie nauczyłam nosić matowych ust, więc łączę tą farbkę z błyszczykiem z Clarence'a. Tutaj też napiszę, jaki to jest. 03 numerek, taki nadający tylko właśnie błysk ustom i te dwa połączenia. Zresztą ostatnio właśnie róż na powiece, róż na policzkach, róż na ustach. Kiedy jest tak strasznie gorąco, to mi wystarcza. I jeszcze róż na paznokcie i ja już jestem cała wymalowana.
kreska i to już mi w zupełności wystarcza i jak na razie nie chcę niczego zmieniać. Jeśli chodzi o pielęgnację ust, to na pewno wybrałabym właśnie na tą porę roku Lip Butter z Nivea, wanilia i makadamia. Uwielbiam ten produkt za zapach, za konsystencję, za to właśnie jak pielęgnuję usta na noc, zawsze sobie nakładam warstewkę, budzę się i ona nadal jest i później kiedy nakładam właśnie błyszczyk czy też tą farbkę, nic się złego nie dzieje na moich ustach, ładnie to się utrzymuje, no polecam także bardzo, bardzo serdecznie. No i skończył się ten filmik, pokazałam wszystkie kosmetyki, no rewelacyjny czas, nikt nie będzie już chyba narzekał, że jest za długi. No myślę, że to są moje właśnie ulubione kosmetyki na ten czas, nie mogłabym się z nimi rozstać i to jest mój numer jeden w tej chwili. Także jeszcze raz dziękuję Ci Ewo za otagowanie i Wam wszystkim za oglądanie. Myślę, że już za 2-3 dni będzie kolejny filmik, nadrabiam zaległości. No ostatnio czas jakoś tak nie sprzyjał nagrywaniu, ale postaram się to wszystko zmienić. Dziękuję Wam i do zobaczenia. Cześć!